Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle dwukrotnie pokonała projekt Warszawa w ćwierćfinałowej rywalizacji Play-Off Plus Ligi. Podobieczni Tuomasa Samelwło w wielkanocną niedzielę i poniedziałek byli lepsi od siatkarzy ze stolicy w pięciu setach. W pierwszą potyczkę lepiej weszli goście. Pokonali Zaksę do 17 w otwierającej partii. W kolejnych dwóch to gospodarze wygrali dwukrotnie do 20. Czwarta część gry zakończyła się na przewagi 20-24 na korzyść projektu. W tiebreaku lepsi byli kędzierzynianie do 10 i w całym meczu 3-2. Drugi mecz w hali widowiskowo-sportowej Azoty rozpoczął się dla gospodarzy także obiecująco. Wygrali bowiem pierwszego seta do 22. Kłopoty zaczęły się w kolejnych częściach spotkania. W drugiej i trzeciej partii warszawiacy pokonali miejscowych odpowiednio do 18 i 17. W czwartej części gry goście prowadzili już 6 punktami, ale Zaksa zdołała odrobić straty i doprowadzić do tiebreaka. Przestaliśmy kończyć ataki w czwartym secie, nie mogliśmy ich skończyć i bez tego nie da się zdobywać punktów i wygrywać spotkań, więc po prostu w pewnym momencie, bodajże przy 18-14, przestaliśmy być skuteczni. No, końcówka seta była bardzo zacięta. Tak naprawdę myślę, że wiele osób myślało, że już całkowicie po meczu, że przegramy to spotkanie, to drugie spotkanie u nas na hali 3-1. W rozstrzygającym mecz w secie lepsi okazali się być kędzierzynianie do 13. W Warszawie mogą sobie zapewnić już awans do półfinału, gdyż rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Start spotkania w piątek o godzinie 20:30. Także 14 kwietnia swój trzeci mecz zagra PSG Stal Nysa. We własnej hali podejmą Asseco Resowie Rzeszów. Zawodnicy Gwardii Opole z powołaniami do kadry narodowej B. Na mecz międzypaństwowy z Norwegami pewni wyjazdu są 3 szczypiorniści opolskiej drużyny. Na kadrę prowadzoną przez Zygmunta Kamysa powołanie dostali dwaj bramkarze Gwardii, Jakub Ałaj i Mateusz Lelek oraz obrotowy Paweł Stępin. Na liście rezerwowej znalazł się także inny zawodnik opolskiego klubu, rozgrywający Fabian Sosna. Polacy zgrupowanie rozpoczną w Cetniewie 23 kwietnia. Z drugą drużyną reprezentacji Norwegii zmierzą się w dniach 28 oraz 29 kwietnia. Liderzy PKO BP Ekstraklasa bez zwycięstwa w 27 kolejce. Zarówno Raków Częstochowa, jak i Legia Warszawa jedynie zremisowały swoje spotkania. W meczu podopiecznych Marka Papszuna z Radomiakiem Radom bramek nie było. Zdecydowanie więcej działo się w rywalizacji legionistów. W Legnicy padł wynik 2-2. Punkt warszawiakom uratował Josue z rzutu karnego. W tabeli PKO BP Ekstraklasy Raków nadal ma 6 punktów przewagi nad Legią. Kolejne mecze najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce już w najbliższy weekend. Przed nami pierwsze ćwierćfinałowe starcia w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Już dziś o 21:00 zabrzmi pierwszy gwizdek w Lizbonie oraz w Manchesterze. Benfica podejmie Inter Mediolan, natomiast City zagra z Bayernem Monachium. W jutrzejszych spotkaniach będzie równie ciekawie. Real Madrid pod wodzą Carlo Ancelottiego o awans do półfinału powalczy z Chelsea Londyn. Natomiast we włoskim ćwierćfinale AC Milan zagra na San Siro z SSC Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie. Przedstawiciel LKS-u Orła Namysłów z powołaniem na Mistrzostwa Europy. Radosław Marcinkiewicz będzie reprezentował Polskę na najważniejszej europejskiej imprezie zapaśniczej w tym roku. Dla 37-latka będzie to już 8 europejski czempionat. W chorwackim Zagrzebiu będzie rywalizował w stylu wolnym w kategorii do 92 kg. W zeszłym roku na Mistrzostwach Europy w węgierskim Budapeszcie Marcinkiewicz zajął 7 lokatę. Zawody będą trwać od 17 do 23 kwietnia, natomiast start kategorii Marcinkiewicza zaplanowano na drugi dzień zawodów.